Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. Przejrzałem sobie jeszcze raz to nagranie z odcinka 9, gdzie niewidzialny pisał, że było coś na dachu. Wiecie co? Nie wiem, na jakim dachu! Jakbyś niewidzialny mógł powiedzieć, zasugerować, który to był konkretnie dach. Bo powiem ci szczerze, że ja tak prześledziłem to, co grałem. Prześledziłem to, co mówiłem. Prześledziłem to, co napisałeś. I mówię, urna, no nie ma tam żadnego takiego dachu, na który mógłbym wejść. No nie ma. Więc się zdziwiłem troszeczkę. Się troszeczkę zdziwiłem, no ale no jest jak jest. Garnek. What the fuck? Hej. Hej, wędrowcze. Widziałem, że podróżujesz sam. Podróżowanie samemu jest niebezpieczne. Pomogę ci. Bez obaw. Daj mi spokój. Daj mi spokój. Spokój? To się da załatwić. Będę pilnował, by nikt cię nie zaczepiał. Kiedy będziemy z kimś walczyć? Walki są proste i przyjemne, wiesz? Ja pier... Nie, mam towarzysza broni teraz. O Jezus, nie wiem, czy jest coś gorszego niż taki towarzysz broni. Bo ja wiem, jak to się zaraz, słuchajcie, skończy, nie? Ja wiem, jak to się skończy. Wiecie, jak to się skończy? Wiem, że on będzie trupem. Po prostu. A my cofnijmy się tutaj, bo oczywiście nie wziąłem tego, co było najbardziej cenne z tego wszystkiego, czyli toporu. Nie wziąłem też tego smoczego czegoś, nie pamiętam, jak to się nazywało. Smoczy korzeń, o, no właśnie. Powiedz mi, jak udało ci się tutaj trafić? Chociaż lepiej mi nie mów, sam się domyślę. No, będziesz mi tak długo dupę truł, czy to tak chwilowe tylko? Ja bym chciał zobaczyć misję. Spłata długu. Andrzej za gościnę. Bastian dowiedział się, że Markus pokierował obóz Dwali. Wieża znajduje się na południowym wschodzie, gdzie grasuje sporo ścierwojadów. Do obozu dojdę, mijając wieżę sygnałową i przechodząc przez most nad wodospadem. Markus radził mi, by nie zryzykować, nie przechodzić przez kamienny łuk, a przepłynąć przez rzekę. Poczekajcie, poczekajcie, bo ja już nie pamiętam, gdzie jest południowym wschodzie. Kurwa. To by faktycznie się przydało zrobić. W sumie fakt, południowy wschód to jest tam na dole. No dobra, to pójdźmy tam. O Jezus. Aż mi się Steam z wrażenia włączył. I teraz będę miał myszkę na ekranie za to. Może da się to wyłączyć? Czekajcie, jak tak zrobię, to może się ten... Nie, dobra, to jednak nic nie dało. No trudno, no to będziemy mieć myszkę przez cały odcinek. Kurna! No i się będę irytował zaraz, że mi myszka lata. Bo tego się nie da w żaden sposób teraz już naprawić, nie? Znaczy da się w jeden. Wyłączyć i włączyć. No właśnie. No właśnie, wyłączyć i włączyć. Ale czy mi się chce wyłączać i włączać? Jak wiecie, nie chce mi się, no. Co? Kiedy zaatakują nas orkowie? Chcę się bić. Spokojnie pokonam 5, nie! 10! I to gołymi rękoma! To jak chcesz ci się bić, to idź do kibla i se zbij i daj mi kurwa święty spokój, człowieku. Bo trujesz mi dupę, łazisz za mną jak jakiś zjeb, co ja mam z tym tematem zrobić, stary, no. Dostaniesz na kły zaraz i tyle będzie z tego. Jezus, no w łazidup się trafił, kurwa, i będzie tak łaził za mną. Dlatego trzeba iść jak najszybciej, zrobić jakąś misję taką, żebyśmy poszli i bili się z kimś, niech on się wywali za zero i wtedy będziemy kwita. Wtedy będzie git. Wtedy będzie git, słuchajcie. No bo tu, to jest, czekaj, południowy wschód, to będzie tu, nie? Południowa brama, no. Czy nie uważasz, że życie jest czasem za łatwe? Wydaje mi się, że mogłoby być dużo trudniejsze. Bo to trochę nudne, gdy twój dzień jest prosty, jak walka z zębaczem. A pokonanie go jest przecież bardzo proste. Tak? No zobaczymy, panie Garnek, jak wam se poradzisz zaraz. Choć wydaje mi się, że no nie będzie z tobą tak kolorowo. Urna, nie chciałem się ześliznąć. Choć wydaje mi się, że nie będzie z tobą, panie kochany, tak kolorowo. O, wilki są. Czyli wszystko się zrespiło na nowo. No to w sumie nice. To w sumie można powiedzieć, że bardzo dobrze, to mi się podoba. Jak myślisz? Ilu ludzi mieszka na Archolos? Wydaje mi się, że na pewno więcej niż 10. Co prawda nigdy nie liczyłem, ale moja opinia dużo dla ciebie znaczy, prawda? Ale jest to irytujące, nie? Ale jest to irytujące, jak tak co chwilę jakiś...
Nie wytrzymam, nie? Już mnie nosi. Już mnie, słuchajcie, nosi. To jest, nie wiem, to jest piąta minuta tego odcinka, a mnie już nosi, bo chłop odwala taki cyrk. Do wieży sygnałowej w prawo. To jest w lewo. O, ej, ale nie bij mnie. Hej, 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 easy, easy, bro. Nie wiem, tym garnkiem mi kurwa pomożesz, czy tylko mi będziesz przeszkadzał? Nie wiem, jak on tak stoi, to on mi tylko przeszkadza, bo mi się target psuje. No, ten ścierwojad już może umrzeć. Dziękuję. Jak ludzie zareagowaliby, gdyby dowiedzieli się, że Inos ma siostrę? Na pewno ma. To naturalna kolej rzeczy. Każdy ma siostrę. Ja mam siostrę, więc inni też muszą mieć. Co prawda ona nigdy nie odpisuje na moje listy, ale... ale pewnie nie robi tego specjalnie. Na pewno. O tym, jaki jesteś wkurwiający, na 100% tak jest. Na 1000000% nawet bym powiedział. Jest szansa, żeby on się poszedł z nimi bić? A co to w ogóle jest? Odłóż broń! Leśny ścierwojad. Nie jesteś wcale taki głupi na... Czemu on mi mówi, że mam odłożyć broń? On jest jakiś jebnięty? Czy ty też uważasz, że wioska to najlepsze miejsce na wyspie? To idź tam może, co? Wioska to cudowne miejsce. Nie to, co to śmierdzące i brudne miasto. Ćwiczyłem nawet przemowę o tym, jak wspaniała jest wioska. O ja pierdolę. Kiedyś ci ją opowiem. Możesz być cicho? Możesz być cicho przez moment? Cisza? Tak, ja też bardzo lubię ciszę. Widzę i słyszę, jak bardzo lubisz ciszę. Dobra, zjedzmy sobie. Cześć, Marvin. Wiesz, że żadna walka nie jest niebezpieczna? Tak naprawdę każda potyczka jest bardzo łatwa, a czasem nawet nudna. Ale wspólnie na pewno jest ciekawiej, co nie? Czy ta gra chce, żebym ja go poćwiartował? Czy to mi się tylko wydaje? Bo jak wiecie, myślę, że każdy ma jakąś cierpliwość. I w pewnym momencie ta cierpliwość się po prostu kończy. Człowiek wybucha. Zirytowany całą tą sytuacją i może kogoś poćwiartować. No, nie no, normalnie to oczywiście, że nie może, prawda? No bo jakby aspekty prawne, taka sytuacja. Ale w tej sytuacji myślę, że to by było nawet rozsądne podejście, ażeby go poćwiartować. O kurwa, wilk. Oj, ale ten wilk ma dużo HP. Nie wiem, ten garnek mi pomoże tu dzisiaj? Dobra, może by go zjadły, co? Zwanhitował go ścierwojad. Ja mam tu z dwoma wilkami i ścierwojadem walczyć, tak? No chyba was Bóg kurwa opuścił całkiem. Pieprzam stąd, nara. Dobra, nie gonią mnie chyba, nie? Dobra, zjedzmy sobie ten szaszłyk, bo on daje 100. I wracajmy tam. A, ten wilk go zagryza. No to fajnie, przynajmniej ma co jeść. Chodź tu tym wilkiem, no. Dobrze. Na spokojnie, tak jest. No chodź tu, bydloku. Dobrze. A, i myślałem, że uda się bez hita. Dobrze. Ale skóry wilka się przydadzą, no, tylko... Teraz mi go szkoda jest trochę, szczerze. Teraz mi się go trochę szkoda zrobiło. Ale tylko trochę, żeby nie było. Tak tylko tyci, tyci. Tyćki, tyćki, jakby wiecie, bez... Nie, żeby mi jakoś niesamowicie się go zrobiło coś tego. Nie, nie, nie. Za bardzo mnie zirytował, żeby mi się cokolwiek bardziej zrobiło go szkoda, ale tak... No minimalnie mi się go zrobiło szkoda, no minimalnie mi się go szkoda zrobiło, chłopaka, no. O nie, nie pakawe dwójkę, nie pakawe dwójkę. Jeden niech idzie, chodź. To jeszcze młody jest, dobra, to nie jest źle. To nie zmienia faktu, że młode też potrafią ugryźć. Ej, ale ja jestem ciekaw, jak jestem w tej... W tym pancerzu, nie? I one mi tyle zadały. To ja jestem ciekaw, ile damage'a dostałbym, gdybym w tym pancerzu nie był.
Podejrzewam, że tych wilków bym nie przeżył. Swoją drogą. Cofnę się kawałek, słuchajcie. Cofnę się kawałek i... Może nauczymy się jakieś pazury pozyskiwać, chociaż co? Bo mam 250 goldziocha. I możemy dwie opcje w sumie zrobić. Albo nauczyć się pozyskiwać pazury i tym sposobem tego golda sobie dorobić. Kurwa, wilk za mną. Markus, bij go, proszę cię. Nie chcę Markusa. Markus, uderzysz go dzisiaj? Markusowi bym zajebał. Siema, Markus. Słuchaj, potrzebuję... Przyniosłem ci trofea po pierwsze. A nie, nie, nie przyniosłem jednak. Dobra. Nauczysz mnie czego? Pewnie. Kły czy pazury? Kurwa. Kły czy pazury, kły czy pazury, kły czy pazury, kły czy pazury, kły czy pazury. Może te kły. Jak wyrywać zwierzętom kły? Widzisz, już się czegoś nauczyłeś. Aha. I tyle? Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. I tyle? Aha, a weź pogadajmy jeszcze. Może ci jestem w stanie coś sprzedać. Żeby mieć trochę więcej pieniądzów. I żebym mógł coś od ciebie jeszcze tutaj ogarnąć. Chyba lecznicze się przydadzą. Który sobie zostawię. No nie ma tu chyba nic, co mogę mu sprzedać, nie? Jeszcze. Chyba nie ma z tego, co widzę. Szkoda. A mam ten topór drwala, w sumie jeden. Lagi sobie zostawię, to wyrzucę. Dobra. A ile mam hajsu teraz? Czekajcie. 175. Uczmy. Nie ma. A, to nie to. I tu miało być. Pazury. Jak wyrywać zwierzętom pazury? Pazury możesz pozyskiwać z wielu gatunków. Ale zasada zawsze jest taka sama. Zacznij od złapania palca danego zwierzęcia i upewnij się, że pazur jest cały wysunięty. Następnie wbij ostrze pod nasadę szponu i go podważ. Czasami może zostać na jakimś ścięgnie. Wtedy musisz je jeszcze dodatkowo przeciąć. No dobra. Skrzydła krwiopijców, żuwaczki, do tego nie potrzebuję. Czy ja z tego wilka mogę teraz... Tego tu nie znajdę. Nie mogę, bo pewnie dlatego, że zabiłem go zanim nauczyłem się tego. Ja go obstawiam przynajmniej. Kurwa, ja mam tutaj jakieś te... Czemu ja tych zup nie używam? Przecież one dają w ciul. Dobra, zabijmy tego wilka, co tu został. Jestem ciekaw, czy jakieś trofea z niego dropną. Bo ja bardzo chętnie, wiecie, będę się z nimi bił, nie? A trafił mnie. Ja bardzo chętnie się z nimi pobiję, bo jednak jest to raz, że exp, a dwa, że jeśli mogę na tym zarobić, chociażby w ten sposób. O, i pazury, i kły, i skóra wilka. No i teraz, tak szczerze teraz, to bicie się z nimi ma największy sens. Bo teraz tak realnie coś za to będę miał. Kurwa, no i mnie trafił. Bo póki co to tylko traciłem, albo dostawałem tylko samego expa, co było bez sensu. No co za bydlak, no. No przecież zabijesz mnie zaraz tym wilkiem. A ja wolałbym jednak przeżyć. Dziękuję. Dobra. Oprócz mięska tam parę innych rzeczy, ale weźmy sobie tą zupkę. No pięknie, słuchajcie, no pięknie. No teraz to możemy się zabawić, tak realnie rzecz biorąc. Teraz to możemy się zabawić. Ile mam jeszcze? 25 złota mam. Trofea. Wszystko. 30 sztuk złota? 10% mi się zwróciło za te dwa wilki. No ale za dwa wilki, nie? Z drugiej strony sobie myślę, jakbym upolował ich 10, no to zwróciłoby mi się trochę więcej jednak mimo wszystko. Więc w sumie to nie jest zła inwestycja, natomiast jest na pewno troszeczkę bardziej czasochłonna. Pytanie, czy jakbym miał podblokowywane wszystkie
oskurowywania i tak dalej, i tak dalej. Ile bym miał wtedy tych rzeczy z poszczególnego jednego wilka na przykład? I na ile by się to odnosiło, wiecie, finansowo, nie? Bo może będzie tak, że te pieniądze no naprawdę, naprawdę fajne z tego. Natomiast póki co to sobie oczywiście zapiszemy jeszcze, zanim wejdziemy tutaj dalej. Bo coś czuję, cały ten odcinek to będzie droga na tą wieżę sygnałową. Bo tak jak widzę, jak nam idzie super, to no idzie nam super, wszystko w swoim czasie, prawda? Ja nie zabiłem tego ścierwojada tutaj? Myślę, że go poskładałem. Ja za te ścierwojady nic nie mam w sumie. No ty gnoju! Dobrze, że te ścierwojady nie biją dużo, nie? W porównaniu do takiego wilka, na przykład, to one nie biją prawie w ogóle. Ja sobie mogę je na spokojnie tak okładać, wiecie, na blisko. Dziwny dźwięk cały czas tutaj dochodzi do mnie. Zwłoki. O, tarta, jakiś hajsik. No i to ja rozumiem. Coś jakby na dole było, nie wiem. Dobra, dziwne. Nieważne. Chodź z tym ścierwojadem, paka. Kurwa, maka, paka. Przestań tak robić. Dobra. Po one hicie. Dobrze. I nawet więcej expa w sumie za nie wpada. Chyba, że to dlatego, że to są zwykłe ścierwojady, a nie te małe, nie? To ma większe znaczenie. Bo raczej wątpię, że to, że się nauczyłem oskurowywać, daje więcej expa, bo to nie ma trochę sensu. Ale w sumie kto wie, nie? U następne ścierwojady? No przecież ile ich jest? Co jest? Tak będzie, to ja tu zaraz level cały wbiję. Nie ma czego plądrować. Dobra. Na górze jakieś pokrzywy. Jakieś szczury też chyba słyszę. Dobra. Bo ta myszka jest strasznie irytująca, co? Mnie irytuje niesamowicie. Nie wiem jak was. Dobra, na pewno na pięterku wyżej jest co nieco. Tutaj chyba... A, tu jest to inne przejście, o którym oni mówili. Chyba? Coś tam odnośnie mostu było. Oj, walnąłem w mikrofon. Coś tam odnośnie mostu było, odnośnie przechodzenia. Pokładce drewnianej koło wodospadu, więc ten wodospad mi się gdzieś tam kojarzy. Ale nie widzę, żeby tam było coś więcej, tak szczerze mówiąc. Więc nie wiem. O, coś tutaj jest jeszcze. Gnista pokrzywa. Tak wiecie, niby nic, nie? A nawet pozbierajmy sobie, niech to będzie po tym jednym złocie za sztukę, nie? No to jak tak sobie pozbieramy tych rzeczy, no to później nie wychodzi to tak źle wcale, nie? To wiecie, z każdego po jednym i później się zbiera, nie? Że mogę sprzedać na przykład 50 sztuk na raz. Oczywiście najlepiej by było zbierać te, co dają 75 wartości, nie? I jakby to sprzedawać. Oczywiście, ja się zgadzam z tym. Żebyście mieli jasność. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, ale to nie oznacza faktu, że no inne rzeczy też trzeba zbierać, nie? Dobra, tu jakieś grzyby jeszcze, to sobie też zbierzemy. Dlatego mówię, kurwa, po jednym, ale to się tak, wiecie, to się tak ciuła troszeczkę, to się tak ciuła. I później wychodzi z tego, no, całkiem niezły hajs, no. Albo właśnie się jakieś ziela lecznice znajduje. Albo tu za domkiem się pewnie znowu znajdzie jakieś znajdźki. O, na przykład zębate ziele, które jest już warte chyba 20 za sztukę. Już dużo lepiej, jakby nie było. Dużo, dużo lepiej. Tu nic, dobra, jakieś grzybensy. Johan, dobra, zapiszmy sobie tu, zanim podejdę do nich. Żeby w opcjach dialogowych nikt nie spieprzyć, bo jak spieprzę, będzie problem, nie? To będzie problem. Żeby później tu wrócić. Dobra, Johan. Hej. Ktoś ty. Co tu robisz? To samo, co od ponad 20 lat. Pilnuję, żeby tacy jak ty się tutaj nie szwędzali. To chyba słabo ci to idzie. Pytanie brzmi jednak,
Co? To ja tu robię? Przysyła mnie Bastian. Przysyła mnie Bastian. Mieszkańcy wioski pilnie potrzebują drewna. W wyniku burzy... O? Bla, bla, bla. Burze, sróże, a my tu dzień w dzień marzniemy jak zwykłe obdartusy z dzielnicy portowej. No i co ja mogę ci poradzić? Dodrwali. Mają obóz na południowy wschód stąd. Dzieli nas jednak masyw górski, więc będziesz musiał nadłożyć trochę drogi. No dobra, a to drewno na górze? A to drewno na górze? Może odstąpisz ze 20 kawałków. No. A co jak na horyzoncie pojawią się galery orków? Kto wtedy ostrzeże miasto i pozostałe wyspy? Zapomnij o tym. No dobra, no. Może się jakoś dogadamy? Może się jakoś dogadamy? Czy ty mi właśnie proponujesz łapówkę, chłopcze? Na pewno jest coś, co byś chciał za trochę drewna. Na pewno jest coś, co byś chciał za trochę drewna. Strasznie na tej górze wieje, o? Że nie idzie wysiedzieć. Załatw mi ognika, to pogadamy. To jest ognik. Co to jest ognik? Wartujesz, czy ktoś jest do pogadania? Klaus! Kim jesteś? Jestem Klaus, strażnik wieży sygnałowej. A ty? Czego tu szukasz? Tak, tylko przechodziłem obok. Im szybciej stąd pójdziesz, tym szybciej wrócę do pracy. A, widziałem jak pracujesz, no. Przysyła mnie Bastian. Przysyła mnie Bastian. Mieszkańcy Silbach pilnie potrzebują zapasów drewna. W wyniku ostatniej burzy wiele chat zostało uszkodzonych. Bastiana kojarzę. Czasami wpadam do niego na kwaterkę piwa. Ale ciebie nie znam. Jeśli naprawdę przysyła cię Bastian, to pogadaj z Johanem. On tu dowodzi. No Jezus, dobra, myślałem, że mogę tutaj coś, wiecie, przyspieszyć po prostu tym sposobem. Mogę po prostu im to drewno jumnąć? Mogę. To trochę lipa. Szkoda, szkoda, jeszcze raz szkoda, no ale no co zrobisz? Ta wieża sygnałowa, no ale po co mu to drewno? Przecież ma ten... Tylko w środku ma już gotowe do akcji, więc... Wydaje mi się, że to drewno tutaj zbyteczne wręcz. To drewno wręcz zbyteczne, no ale mamy całą górę do obiegnięcia. Na południowy wschód on mówił. A, tylko ja nie będę widział. No ale to mniej więcej tak jak patrzę teraz, nie? To by było, że gdzieś tam to jest. Cholipka, no. No cholipka, no. No cholipka, no. A coś w chacie mają ciekawego? Nie wkurzyli się, jak to... Tu mają jakieś drewno, ale... O! A czyli teoretycznie będę mógł pewnie to wziąć. Albo mógłbym to wziąć, gdyby coś. Dawaj do kufra. O, mam to. Bierzmy wszystko. Dobra, już się od... żeby się nie było, że się skradam. I wydupiamy stąd. Lamusy. Dobra, okradzeni. Jest git. Okradnięci. Nie, okradzeni też jest chyba git, nie? No tu mamy chleb na piwie. Rozumiem. Mocne piwo, zielecznicze, worek mąki, sól. Dobra. I drugie pajda z mięsem poznany. Już to znam. Szkoda. Szkoda, że poznany, no trudno. Natomiast słuchajcie, no w następnym odcinku na pewno wybierzemy się tam w stronę, znaczy na pewno, nie wiem w sumie czy jeszcze na pewno, ale tak mi się wydaje, że powinniśmy się wybrać w stronę tego obozu drwali. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to już wszystko, także słuchajcie, jeśli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał, zachęcam też do wspierania, przycisk wesprzyj. To tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do następnych odcinków. Na razie, no i cześć!